zamiast 15 minut, 15 sekund. Wszystko dzięki takim nowoczesnym bramkom typu ABC. Dzisiaj zostały przecięte wstęgi i można z tych bramek już korzystać. Dodatkowo praktycznie eliminuje się możliwość podrobienia dokumentu. Te bramki są bowiem tak dokładne. Był to czas dogodny do zrobienia tej instalacji, tak? Trudno by było montować tak skomplikowane urządzenia, jak to mówimy, pod ruchem, czyli w momencie, kiedy jest tutaj duży napływ pasażerów. Wykorzystaliśmy moment, kiedy ruch na lotnisku jest mniejszy i ta instalacja przebiegła bardzo, bardzo sprawnie, no, ponieważ zakładamy, że dobre czasy wrócą już wkrótce. Roboczo zakładamy, że będzie to przełom marca i kwietnia, w najgorszym wymiarze kwietnia-maja. No to musimy być na to gotowi i pod kątem sprzętowym, i pod kątem personelu służb, które muszą być w gotowości do obsługi i samolotów, i ruchu pasażerskiego. One usprawniają proces kontroli granicznej. Automatyczna kontrola graniczna powoduje to, że skraca proces tej kontroli, na pewno zwiększa przepustowość, ale również jest na pewno dużo bardziej dokładniejszy względem tego, co funkcjonariusze faktycznie sami są w stanie zrealizować. Za Wami bardzo trudny rok, rzeczywiście te granice na jakiś czas trzeba było otworzyć z naszymi sąsiadami, ale jak mówił wojewoda, udało Wam się sprostać, chociaż to na pewno nie było łatwe. Zgadza się, no na pewno rok 2020 był wyjątkowy. Powiem, po raz kolejny przywracaliśmy kontrolę graniczną, ale po raz pierwszy w takim wymiarze, że przyszło nam praktycznie tą zagranicę polsko-niemiecką, polsko-czeską zamknąć i ograniczyć tylko i wyłącznie ruch osób do wyznaczonych punktów. Tych punktów było oczywiście, jeżeli chodzi o Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, 10, a jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, 5. Naprawdę było to trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę presję, z jaką nam przyszło się zmierzyć. Ale myślę, że teraz z perspektywy czasu i po słowach wojewody możemy stwierdzić, że faktycznie udało nam się sprostać temu wyzwaniu i myślę, że to był bardzo ważny element, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Montaż tych bramek nie byłby możliwy dzięki specjalnym staraniom wojewody dolnośląskiego Jarosława Obrymskiego. To on właśnie przekonał poszczególne ministerstwa, że warto w to zainwestować. To jest ewidentnie osobista zasługa pana wojewody Obrymskiego. Był taki moment, że zaraz po tym, jak został nominowany na wojewodę, zaprosił nas na spotkanie i zadał proste pytanie, czy jest coś, co on jako wojewoda mógłby dobrego zrobić dla lotniska. Nasze wskazanie było oczywiście na te bramki i podjął wysiłek uzgodnienia z odpowiednimi ministrami budżetu na takie przedsięwzięcie. No i potem machina ruszyła, przetarg i dzisiaj możemy mieć ceremonię otwarcia. Jaki był koszt tej inwestycji? Ja tego dokładnie nie wiem, ponieważ jest to domena oczywiście służb wojewody i Straży Granicznej, ale to rząd wielkości około 3,5 miliona złotych. Wrocławskie lotnisko na razie jest puste, ale mamy nadzieję, że jak tylko pandemia trochę odpuści, liczba zakażeń znacząco spadnie, znów nasze lotnisko zatętni życiem, a te bramki nowoczesne będą bardzo potrzebne. Łukasz Ciona, Wrocławskie Fakty.